Czy złe moce mogą opętać człowieka? Czy wiara może go od nich uwolnić? Czy nieśmiertelne, głodne krwi stwory przemierzają mroki nocy? Czy dzięki czarnej magii można przejąć kontrolę nad innym człowiekiem? Dziś w serii Krytycznym Okiem Ciemna Strona. Krytycznym Okiem. Złowieszcze siły, potęga nocy, bitwa dobra ze złem. Witam, nazywam się William B. Davis. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się mrocznymi siłami, tajemniczymi aspektami życia, zjawiskami takimi jak wudu, czarnoksięstwo i wampiryzm. W pierwszej części poznamy kulisy egzorcyzmów, rytuału mającego uwalniać ludzi od demonów, które nimi zawładnęły. Ale czy faktycznie dochodzi do opętania? Czy ludzie rzeczywiście wypędzają demony? Mistrz mrocznych sztuk. Książę nocy. Upadły anioł. Szatan. Szatan, przyczajony wśród cieni jak wąż, czyha, by zaatakować. Jeśli opanuje ludzką duszę, walczy o jej utrzymanie. Od stuleci stosowano rytuał mający wypędzić szatana, egzorcyzm. Egzorcyzm to proces, w którym ludzie szukają wyzwolenia od gnębiących ich złych duchów. Egzorcyzmy mają te duchy czy demony wygnać. Pisarz Michael Cugno ponad 50 razy był naocznym świadkiem egzorcyzmów. Uważa, że nie ma dwóch takich samych przypadków opętania. Często spotykam ludzi uważających, że są opętani przez duchy uzależnienia, żądzy, niewierności małżeńskiej. Ich usatysfakcjonują jedynie egzorcyzmy, tylko tego pragną. Tam, gdzie mamy do czynienia z opętaniem demonicznym, z pewnością dojdzie do egzorcyzmów. W pradawnych kulturach, w których ludzie sądzili, że mogą zostać opętani przez demony, stworzono odpowiednie sposoby wypędzania złych duchów. Antropolog dr Phil Stevens uważa, że wartość terapeutyczną egzorcyzmu można porównać do zmyślnego wynalazku medycznego. To działanie niemal identyczne do klinicznego efektu placebo. W grę wchodzą oczekiwania kulturowe. Ludzie wierzą, że dochodzi do wypędzenia demona, który ich opętał. Wierzą, że dzięki egzorcyzmom ksiądz może wygnać diabła. Dla pewnego człowieka od kilku dziesięcioleci wykonywanie egzorcyzmów jest celem życia. Słowo Boże. Wyrzekamy się złego ducha. Oddzielamy to, co demoniczne, od tego, co ludzkie. Znany z amerykańskiego radia i telewizji Bob Larson jest egzorcystą. Diabeł ma poważny problem. Nie jest wszechobecny, nie może więc być wszędzie tam, gdzie Bóg. W jaki więc sposób osiąga swoje cele? Jeśli pragnie uczynić z człowieka swe narzędzie, siejące zło i zniszczenie, musi znaleźć sposób kierowania narzędziem zgodnie ze swą wolą. Larson jeździ po całym świecie, organizując konferencje egzorcystyczne.
czasie otwartych spotkań wypędza demony z opętanych. Zazwyczaj człowiek opętany zwraca się do kościoła. Duchowny i jego pomocnicy przeprowadzają rytuał wypróbowany przez stulecia. Większość egzorcyzmów przeprowadzanych w Stanach Zjednoczonych można podzielić na cztery części. Pierwsza to faza początkowa. Osoba pragnąca egzorcyzmu wchodzi do pomieszczenia, w którym odbędzie się obrzęd. Siada i opowiada o swych problemach. W drugiej fazie kapłani usiłują osądzić, czy rzeczywiście doszło do opętania przez demona. A jeśli tak, to jak postępować? Jeśli ustalą, że dana osoba została opętana, następuje trzeci etap działań. To naprawdę trudna część egzorcyzmu, wypędzanie demona. Może dojść do dramatycznych zdarzeń. To właśnie wtedy egzorcysta usiłuje przepędzić demona, uwolnić człowieka od złego ducha. Egzorcyzm może mieć gwałtowny przebieg. Ciało ofiary wykręcają spazmy i konwulsje. Opętany mówi różnymi językami. W końcu złe duchy uznaje się za pokonane i wypędzone. Całość zamyka etap, który nazwałbym pasterskim terapeutycznym. Osoba egzorcyzmowana i egzorcyści starają się ustalić, czy podjęte działania zakończyły się sukcesem. Gdy chodzi o demony, diagnoza być może zależy od punktu widzenia. Rozwój medycyny doprowadził badaczy takich jak Joe Nickel do wniosku, że opętanie od dawna było błędnie rozpoznawane. Współczesna psychologia wyróżnia wiele chorób psychicznych, zaburzeń umysłowych, dziwnych stanów psychicznych. W dawnych czasach, gdy skodyfikowano rytuał egzorcyzmów, nie były one znane. Dziś zdajemy sobie sprawę, że ludzie cierpią na ataki epilepsji i wiemy, że nie chodzi tu o opętanie przez demony. Cechy charakterystyczne dla epilepsji, takie jak drgawki, konwulsje, utrata kontroli nad ciałem i mową, niegdyś byłyby z pewnością powodem do wszczęcia alarmu. Ówcześni ludzie tłumaczyliby podobne zachowania opętaniem. To udręczone dusze szukające pomocy, by uciec od cierpienia. Jeśli uda się przekonać tych ludzi, że są tworem Boga, jeśli zrozumieją swoją godność i wartość, wtedy pozbycie się demona jest czymś niemal niezauważalnym. Opętanie bardzo łatwo udawać. To prosta rola do odegrania. Wystarczy zachowywać się dość dziwacznie. Egzorcysta gestykuluje, dotyka tej osoby, a wtedy ona zaczyna się trząść, dygotać albo traci przytomność. Działania prawdziwe czy rzekome, egzorcyzmy przeprowadza się na całym świecie. Nauka definiuje wiele aspektów opętania demonicznego jako zaburzenie umysłowe i fizyczne. Uważa się, że ta forma psychozy powodowana jest zaburzeniami jednego z neuroprzekaźników – dopaminy. Dopamina zawiaduje zarówno motoryką, jak i emocjami człowieka. Wysunięto hipotezę, że za rzekome opętania przez złe duchy odpowiedzialne są niedobory dopaminy.
ale dla ludzi uważających się za opętanych jedynym wyjściem mogą być egzorcyzmy. Muszą sami to zobaczyć. Muszą spojrzeć złu prosto w oczy. Zobaczyć to samemu z bliska, zajrzeć w duszę. Ujrzeć tę nadnaturalną siłę, to niewypowiedziane zło i wtedy zapytać, czy to się dzieje naprawdę? Nauka nie może wypowiadać się na temat istnienia demonów. To kwestia wiary. Nie ma żadnych dowodów na to, że pewne dolegliwości spowodowane są wkroczeniem w ciało człowieka nadnaturalnych mocy. Nie można tego potwierdzić naukowo. Egzorcyzmy są celowe. Trudno mi w to uwierzyć. Demony istnieją, jeśli sami tego chcemy. Sądzę, że na świecie po prostu istnieją ludzie dobrzy i źli. Uważam, że to katolicki sposób na pozbycie się schizofrenii. Czarownice. Od dzieciństwa fascynują nas opowieści o ich mocy. O tym, jak biegłe są w czarnej magii i w rzucaniu klątw. Taki obraz przetrwał w literaturze i filmach, ale współczesne czarownice nie odpowiadają temu negatywnemu stereotypowi. Słowo wiedźma, czarownica jest źle interpretowane. Ludzie od razu wyobrażają sobie jędze o zielonkawych twarzach, z kurzajkami na nosie, naradzające się z diabłem przy mieszaniu trujących mikstur. Ale angielskie określenie czarownicy, witch, pochodzi od anglosaskiego słowa witcha, oznaczającego mędrca, szamana. Phyllis Carrot, pisarka i prawniczka, jest również praktykującą czarownicą. Uważa, że wizerunek złej wiedźmy to efekt lęku współczesnych religii przed nieznanym. Czarownica, służebnica diabła, to w zasadzie religijny stereotyp. Powstał około 500 lat temu. W czasach inkwizycji Kościół prześladował Żydów, oskarżając ich o kult szatana. Byli oskarżani m.in. o zabijanie chrześcijańskich dzieci. Potem zaczęły się prześladowania kobiet. Stereotyp czarownicy funkcjonował do niedawna. W pewnej chwili te, które praktykują, wyszły ze schowka namiotu i zaczęły wyjaśniać, o co chodzi. Carrot i jej koleżanki czarownice wyznają kult Wicca. To neopogańskie oddawanie czci bogini ziemi. Podstawą kultu ziemi jest przekonanie, że boskość jest w świecie wszechobecna. Wszystko, co żywe, jest ucieleśnieniem boskiej energii. Nawet fizyka to potwierdza. Na poziomie energii kwantowej wszystko jest połączone i wszystko jest energią. Dla czarownic i szamanów obecność tej energii w naturze jest oczywista. To nie jest system wyznaniowy. Nigdy nie udokumentowano jego istnienia. Antropolog Phil Stevens zauważa, że praktyki Wicca mało mają wspólnego z mitem czarnoksięstwa. Koncepcja czarów w kulturze zachodniej od końca średniowiecza powiązana jest ze złem. Wyznawcy Wicca istnieją, czarownice zaś nie były prawdziwe. Zostały wymyślone. Niemniej jednak dla społeczeństw demonizujących nieznane, czarownice były realnym zagrożeniem. Powodowani lękiem ludzie pragnęli odszukać i wykorzenić zło.
Społeczeństwa wykształciły sposoby wykrycia kobiet, które mogły być oskarżone o czary. Na przykład wiedźmy mogły mieć narośl pod pachą, mogły mieć brodawki lub plamy na twarzy, mogły się dziwacznie czesać. Powszechnie uważano, że jeśli ktoś wygląda w ten sposób, może zostać oskarżony o uprawianie czarów. W roku 1692 mieszkańcy Salem w amerykańskim stanie Massachusetts podejrzewali, że wśród nich żyją czarownice. Ludzie zaczęli obserwować zachowania sąsiadów. Starszyzna wioski, zdziwiona niespotykanym, szalonym wręcz zachowaniem mieszkańców, wszczęła śledztwo. Jego efektem było oskarżenie o szerzenie czarów kobiety nazywanej Tichuba. Była to pół Indianka, pół Murzynka. Tichuba została aresztowana. Wkrótce potem mieszkańcy Salem zaczęli się wzajemnie oskarżać o czary. Rozpoczęły się procesy, które wkrótce przekształciły się w polowanie na czarownice. Pierwsze, lecz z pewnością nie ostatnie na amerykańskiej ziemi. W Salem mieliśmy do czynienia z tradycyjnym polowaniem na czarownice. 19 ludzi powieszono, jednego mężczyznę zmiażdżono na śmierć, ponieważ odmówił ustosunkowania się do postawionych mu zarzutów. Przeskoczmy kilka stuleci. Antykomunistyczne nastroje lat 50. rozbudzone przez senatora Joe McCarthy'ego nazywano polowaniem na czarownice z tych samych powodów. Już nie oskarża się ludzi obdarzonych nadnaturalnymi mocami, ale zawsze można uznać, że dana grupa spiskuje, tworzy złowieszcze plany. Zwykle obwinia się outsiderów. Tak postąpił Hitler. Wina za całe zło spadła na Żydów. Podobnie było w przypadku McCarthy'ego. Tym razem oskarżał outsiderów, chcących zaszkodzić społeczności. Dziś najwyższa kapłanka Wicca Phyllis Carrot nie musi obawiać się ignorancji i prześladowań. Carrot wraz z innymi czarownicami rozpoczyna sabat. Czas na ceremonię Wicca ku czci Matki Ziemi. Koło symbolizuje rozchodzenie się energii na świecie. To również symbol boskiej kobiecości, a także równości. Wszyscy są równi, wszyscy uczestniczą na równych prawach. To niezwykle istotne dla całej naszej pracy, dla jej mocy. Sabbat uważa, że bogini ziemi użycza im mocy. Dzięki pierwotnej magii wiedźmy rzucają zaklęcia czyniące dobro. We all come from the goddess, and to her we shall return. When we cast a spell, we're. Gdy rzucamy zaklęcie, prosimy o boską pomoc, siłę większą od naszej, ale również sięgamy w głąb siebie, ku naszym świętym darom. Wydobywamy je, nadajemy im kształt. Eksperci są zgodni, nie istnieją dowody, że zaklęcia Wicca mają jakiś skutek.
Sceptycy wątpią, by czarownice czerpały ze swych wierzeń jakieś nadprzyrodzone zdolności. Uważają, że Wicca to zaledwie kolejna przystań dla spragnionych duchowości. Niemniej Wicca ma silne oddziaływanie. Co roku do kultu przyłączają się tysiące nowych członków. Według amerykańskich danych od 1999 do 2001 roku liczba wyznawców wzrosła o 1600%. Dla porównania w tym samym okresie liczba zwolenników scjentologii wzrosła o zaledwie 120%. Dla najwyższej kapłanki Phyllis Carrot akceptacja to mile widziana i naturalna zmiana. Ludzie w głębi duszy pragną mocy. Faktem jest, że dysponujemy olbrzymią mocą. To boska siła tkwiąca w nas wszystkich. Nie jest to jednak coś, co nagle sprawiłoby, że meble zaczną latać po pokoju. Nie ma w tym nic nadprzyrodzonego. To wrodzona, organiczna siła będąca ważną częścią nas, istot ludzkich. Zwolennicy tego kultu są tacy jak wyznawcy innych religii. Szukają duchowej otuchy. Pragną przewidywalności, pewności, wsparcia grupy. Poszukują tego rodzaju ulgi emocjonalnej, którą zapewnia udział w rytuale. Wierzę w Wicca. To fantazje sekciarzy. To odczuwanie ziemi. Wygląda na to, że cofają się do dawnych pogańskich praktyk. Nie wierzę w to całe latanie na miotłach. Czary i wiedźmy to zło, z którym nie chcemy mieć nic wspólnego. Wedle legendy skradają się w mrokach nocy. To łowcy kryjący się w cieniu, pragnący upolować właśnie nas. Wampiry. Opowieści o ich bezbożnym pragnieniu krwi rodzą koszmary. Ale czy nasz strach przed ich nadprzyrodzonymi mocami jest tak wielki, ponieważ w głębi ducha ich pożądamy? Nina Auerbach jest profesorem anglistyki na Uniwersytecie Pensylwanii. Jako entuzjastka wampirów sądzi, że reprezentują one nasze najskrytsze pragnienia. Mimo wszystkich zmian pokoleniowych, zmian w przedstawianiu wampirów, te nieustannie atrakcyjne stwory przetrwały. Stało się tak, ponieważ ucieleśniają życie poza życiem. Opowieści o wampirach pojawiły się po raz pierwszy w XV-wiecznej Europie. Była w nich mowa o pochowanych niedawno zmarłych, którzy powstają z grobów, żądni krwi. Byli wcielonym złem, uwięzionym w nocnych ciemnościach, terroryzującym okolice. Antropolog z Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo, dr Phil Stevens, zauważa, że pierwsze legendy o wampirach grają na pierwotnych lękach. Krew to moc, krew to życie. Jeśli ludzie chcą komuś zrobić krzywdę, mogą to zrobić dzięki krwi. Wystarczy, że jej komuś upuszczą. To materia snów, ale i koszmarów. Częstą, powszechną zmorą są nocne odwiedziny, podczas których jakiś stwór wysysa krew z naszego ciała.
Obawiając się czyhających w mroku nieumarłych stworów, osiemnastowieczni mieszkańcy Europy Wschodniej rozkopywali świeże groby. To, co zobaczyli, zdawało się potwierdzać ich najgorsze obawy. Według legend znaleźli nabrzmiałe trupy z zakrwawionymi ustami i rękoma. Współczesna medycyna wysnuwa przypuszczenia, że ciała odkopane w tak strasznym stanie rzeczywiście należały do nieumarłych, ale przyczyną tego nie był wampiryzm. Wielu ludzi pogrzebano żywcem. Nie było przecież lekarzy dysponujących dzisiejszą wiedzą i aparaturą mogącą stwierdzić zgon. Tak więc patrząc na zwłoki ojca, człowiek widział krew wypływającą z ust i zakrwawione od drapania w wieko trumny palce. Ludzie widzieli znaki potwierdzające według nich wampiryzm zmarłego. Czasem zwłoki były wzdęte. Uważali więc, że wampir ostatnio nażłopał się krwi. Przecież jest większy. Czasem wokół ust widać było krew. Oczywiście dla ówczesnych ludzi był to dowód, że zmarły niedawno wyssał z kogoś krew. Cóż, dzisiejsza nauka mówi nam, że to część procesu, który zaczyna się w momencie rozkładu zwłok. Krew z naczyń krwionośnych i płuc wypychana jest przez rozszerzające się gazy jamą ustną. Ostatnio odkryto również, że w początku lat 20. XVIII wieku w Europie Wschodniej wybuchła epidemia wścieklizny. Symptomy choroby upodabniały chorego do wampira. Na dodatek legenda wampiryzmu zrodziła się w Europie właśnie w XVIII stuleciu. Ale dopiero pod koniec XIX wieku wampir uzyskał nieśmiertelność dzięki znanej wszystkim postaci. Dracula. Postać stworzona przez pisarza Brama Stokera uczyniła z wampirów gwiazdy. Do dziś wywierają one silny wpływ na film i literaturę. Ich wizerunek zmienia się, będąc swoistym znakiem czasów. Dracula bezustannie się zmienia. W powieści Brama Stokera był raczej odrażającym, przypominającym trupa starcem. Później w teatrze i filmach Dracula zyskiwał na seksapilu. Stawał się coraz bardziej ujmujący. W latach 30. przyjął postać Beli Lugosiego, cudzoziemskiego hrabiego we fraku i pelerynie. Wampiry uosabiają groźne pokusy, ale przedstawia się je jako czarujące postaci, a nawet seksowne. Skąd bierze się popularność wampira, to, że nie możemy się go pozbyć? Sądzę, że chodzi o przekaz. Nie jesteś trupem, jesteś nieśmiertelny, znalazłeś się na wyższym poziomie, możesz być błyskotliwy, rozgarnięty, czarujący i to już na zawsze. Wszystko staje się bardziej wartościowe. To intensyfikacja życia. Wampiry są wśród nas. Są nauczycielami, lekarzami, prawnikami, studentami. Za dnia ojciec Sebastian żyje wśród ludzi. Nocą uprawia wampiryzm. I nie jest w tym osamotniony. Wampir może być każdym. Od ulicznego menela po brokera z Wall Street. Nawet kapłanem czy dominatrix. To zróżnicowana społeczność. Wielu ludzi za dnia idzie do pracy, a potem wkracza w swój nocny świat. Sebastian należy do subkultury wykorzystującej wampiryczną mitologię. Fikcyjne postaci traktuje jak wzory do naśladowania.
W skrócie, wampir to we współczesnej kulturze ktoś, kto wykorzystuje mit wampira jako metaforę we własnym życiu. Niektórzy traktują to jak religię, innym chodzi o rozwój własnej duchowości. Są wampiry krwiożercze, rzeczywiście pijące krew. Inne żywią się energią, są też wampiry żywiące się psychiką i emocjami. Będąc wampirem, ma się swoje preferencje. Krytycy twierdzą, że osoby uprawiające wampiryzm to zwykli śmiertelnicy obdarzeni bujną fantazją. Współczesne wampiry, cóż, uważam, że ci ludzie są szczerzy, ale mamy tu do czynienia z odgrywaniem ról. To w zasadzie niegroźne. Nie wiem, czy w ogóle ma to jakikolwiek związek z rzeczywistością. Z tego co wiem, dzisiejsze wampiry cieszą się swoim stylem życia. To, co wiedzą o wampirach, ma swoje źródło w fikcji, a nie rzeczywistości. To raczej praktykowanie starszej formy magii, udział w wymianach energii. Pijący krew karmią się energią. Ja wolę słowo prana. To rodzaj ludzkiej aury znajdującej się we krwi. Gdy spożywa się krew, wchłania się też pranę. Nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że niektórzy ludzie pragną krwi, a spożywając ją, uzupełniają własną. Nie mamy żadnych dowodów. Do dziś dnia legenda wampira trwa. Zawładnął naszą wyobraźnią, a jednocześnie przeraża nas. Wampiry obudziły nasze najskrytsze żądze. Pragniemy ich tak, jak one pożądają naszej krwi. Co istotne, wampiry stworzone są na nasze podobieństwo. Nikt ich nigdy nie widział, a najwyraźniej bardzo tego pragniemy. Chcemy, by istniały. Z drugiej strony, gdybyśmy byli w stanie udowodnić ich istnienie, nie byłyby już tak pociągające. Stałyby się tak samo przeciętne jak śmiertelnicy. Chyba największym nieporozumieniem jest postrzeganie nas, wampirów, jako oszalałych okultystów, czcicieli diabła, szaleńców z poważnymi problemami. Tymczasem jesteśmy istotami ludzkimi. Mamy własne życie i własną tradycję, czy też filozofię. Mamy pełne prawo robić, co tylko zechcemy, tak długo, jak nie szkodzi to innym. Wampiryzm, jego tradycja, jest przebogatą kopalnią motywów i opowieści. Czerpanie z niej pociąga wielu ludzi. Jestem w stanie zrozumieć, czemu ich to interesuje. Uważają, że to cool. Nawiązują do tej tradycji, tworząc fikcyjne postaci. Ale jeśli mają ochotę, to czemu nie? Wierzę w wampiry. Nie wyobrażam sobie wampirów w dzisiejszym świecie. Wydaje mi się, że to banda małolatów, lubiących myśleć, że są wampirami. To coś w rodzaju sekty fetyszystów. Gdyby istniały, byłoby super. Bębny w dżungli. Czyhające zombie. Wyznawców wodu liczy się w milionach. Kultywują wiarę, która przybyła z Afryki przez Haiti do Stanów Zjednoczonych. Prześladowania sprawiły, że wudu zeszło do podziemia. Dziś wychodzi z ciemności, ale talizmany i rytuały ciągle budzą strach. Czy wudu to kolejny system wyznaniowy, czy też pełen przemocy kult? Zabrani ze swoich domostw, afrykańscy niewolnicy zostali przywiezieni na Karaiby. Mieli tylko jedno, swoją wiarę. Gdy wyzwoliła się Skajdan, we francuskiej kolonii Haiti powstała nowa religia. Narodziła się jako Wudun i ewoluowała aż do stworzenia religii znanej dziś jako Wudu. Wudu jest jednym z najbardziej niezrozumianych słów. Zwykle używa się go w odniesieniu do zła lub złowieszczej sekty zajmującej się magią, czarami itd. To słowo zazwyczaj stosowane jest niewłaściwie. Niektórzy mówią, że to czarna magia.
Jednak dla jego stronników to kult życia. Wudu to żywa religia, a jako taka jest w stanie przystosowywać się, znaleźć rozwiązanie wielu problemów, podjąć wiele wyzwań, adaptuje się i szuka odpowiedzi. Urodzony na Haiti Max Beauvoir jest kapłanem wudu. Uważa, że ten kult jest w stanie przetrwać wszystko. Tradycja zwana wudu jest w dużej części afrykańska, ale uważam, że Haitańczycy stworzyli własną religię z wielu różnych elementów. Przywiezione z Afryki zwyczaje wudun rozkwitły na żyznej ziemi katolickiej w większości Haiti. Religie afrykańskie przetrwały i miały się dobrze jedynie w krajach należących do katolickich mocarstw kolonialnych. Od razu można zauważyć, że to, co istnieje w katolicyzmie, a czego brak w protestantyzmie, to kult świętych. Świętych czczonych w kościele katolickim łatwo łączono z bożkami z afrykańskich wierzeń. Nocne niebo nad Haiti rozświetlają ogniska. Odgłos bębnów wypełnia powietrze. Zwierzęta zostają ofiarowane duchom wudun. Zwierzę zostaje ofiarowane boskiej mocy. Później następuje komunia, w której wykorzystuje się mięso ofiary. Czasem jednak używa się zwierząt nieco inaczej, na przykład by wyciągnąć z człowieka negatywne wibracje. Są więc używane do ceremonii oczyszczenia. Są czymś w rodzaju ambasadorów. Dla nas najważniejsze jest złożenie ofiary. Bądźmy szczerzy, nie ma przecież życia bez ofiar. Wudun zasiało przerażenie w sercach białych posiadaczy niewolników. Obawiali się, że posiada moc czarnej magii. Wielu Europejczyków wierzyło w czary i złe duchy. Naprawdę sądzili, że Afrykanie wezwą złe moce, które zagrożą innym ludziom. Wudun zostało prawnie zakazane. Za udział w ceremoniach obcinano uszy, czasem kończyny. Za drugie lub trzecie przewinienie karano torturami i śmiercią. Wudun musiało więc zejść do podziemia. Tajne z konieczności i tajemnicze praktyki wudu stały się synonimem zła. Niektórzy bali się rzucania uroków, czarów, a nawet zamieniania ludzi w zombie. Doktor Phil Stevens czyni wyraźne rozróżnienie. Popularne wyobrażenie wudu to nie to samo, co haitańskie wudun. Pamiętajmy, że wudu to magia, a wudun to na Haiti pełnoprawna religia. Zło jest poza nawiasem religii. Jej wyznawców przed złem chroni wiara. Wudun to nie czarna magia. W XVIII wieku wudu wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. Silnym punktem oparcia okazał się Nowy Orlean. Tutaj wudu przybrało zupełnie nową postać. Zaczęło być kojarzone z magią, z inkantacjami, urokami i zaklęciami. Ludzie mogli korzystać z wudu, by zapewnić sobie sukces w miłości czy hazardzie. Można było nawet czynić zło, sprowadzać nieszczęście na innych ludzi. Pozostała część elementów religijnych, ale nie miały już tak istotnego znaczenia.
Najbardziej znaną osobą uprawiającą wudu w Nowym Orleanie była Madame Marie Laveau. Zasłynęła zdolnościami parapsychicznymi i umiejętnością rzucania zaklęć. Niektórzy jednak sądzą, że największy był jej talent sceniczny. Marie Laveau, tak jak inni kapłani wudu, chętnie zarabiała na przesądach. Jeśli ktoś kupiłby torebeczkę proszku za $5 i uwierzył, że substancja podziała, Marie była gotowa sprzedać. Marie Laveau była gotowa zrobić niemal wszystko, co było trzeba. Marie Laveau zapożyczyła z wudun pewne elementy i stworzyła własną wersję kultu. Twierdziła, że kontroluje magiczne moce mogące służyć tak sprawie dobra, jak i zła, za odpowiednią cenę. Miała kilka atutów. Jako fryzjerka pracowała dla bogatych, białych pań z nowoorleańskiej socjety. One zaś powierzały jej swoje sekrety. Stworzyła sieć informatorów złożoną z innych niewolników pracujących w okolicznych domach i plantacjach. Jej współpracownicy zbierali strzępy informacji, plotki i pogłoski, które Marie mogła wykorzystać. Dzięki temu była w stanie szantażować ludzi lub wykorzystywać poufne informacje. To lęk przed wudu dał Laveau taką władzę. Ale dla Maxa Beauvoira główna siła wudu płynie z połączenia ze światem duchów. To oczywiście wielka bogini, bogini matka. To ona daje życie ludziom, zwierzętom, roślinom, gwiazdom i księżycowi. Daje życie wszystkiemu, co istnieje we wszechświecie. Wszelkie rzeczy mają moc, siłę życiową, którą nazywamy Lua. To właśnie do sił Lua zwracamy się, by rozwiązały nasze problemy. Wiele jest obszarów życia, w których zaczynamy myśleć w kategoriach magicznych. To nasze poważne troski i wielkie nadzieje odnośnie przyszłości, życia miłosnego, zdrowia czy innych problemów, których nie jesteśmy w stanie od razu rozwiązać. Dla Maxa Beauvoira wudu to coś więcej niż sposób na uporanie się z problemami życia codziennego. To również możliwość porozumiewania się z przodkami. Wudu ma olbrzymią siłę. Wiedza o wudu to dla człowieka potężne narzędzie, mogące wiele zdziałać. Ludzie, którzy nie znoszą wudu, nie chcą go, czują, że gra toczy się nie fair. Ich przeciwnik dysponuje przecież potężnym narzędziem. Ale część ludzi uważa, że siła wudu zależy od wiary danego człowieka. Wpływ wudu, efekt zabiegów, jest po prostu psychologiczny. Urok działa tylko wtedy, gdy w niego uwierzymy. Jeśli ktoś wierzy, że łeb koguta położony na progu może mu zaszkodzić, pewnie tak będzie. Zacznie poświęcać mu uwagę, zacznie myśleć w określony sposób i być może się przestraszy. Osoba ta może zrezygnować z jakiegoś działania i w ten sposób wudu odniesie skutek. Wudu w Ameryce to magia, a magia działa, jeśli w nią wierzymy. Jest to działanie zgodne z tak zwanym efektem placebo, z oczekiwaniami kulturowymi. Funkcjonuje więc podobnie jak egzorcyzm. Efekty mogą być dobre lub złe. Zależy, w co wierzymy. Wiele osób postrzega wudu jako złowieszcze działania bliskie czarnoksięstwu lub czarom. Dla wyznawców to religia nadziei i życia. Wierzę, że wudu to wysoce moralny system wyznaniowy.
Tak przynajmniej ja to widzę. Nie ma powodu do obaw. Lękać się Voodoo może tylko ktoś, kto nic o nim nie wie, jest kompletnym ignorantem. A jak zwalcza się ignorancję? Wyłącznie wiedzą. Voodoo daje wytchnienie od nieprzyjaciół, dostarcza pozytywnych bodźców, gdy świat cię od nich odciął. Voodoo sprawia, że dzieją się rzeczy magiczne. Magia działa dzięki psychice danego człowieka. Ludzie przypisują nieszczęścia przyczynom nadprzyrodzonym. Jeśli wierzą, że ktoś rzucił na nich urok i coś złego się zdarzy, wtedy połączą obie sprawy. Tak dzieje się cały czas. Nie ma naukowych dowodów na działanie magii. Voodoo jest wtedy, gdy nakujemy lalki. Voodoo może być wykorzystywany dla dobra i zła. Nie sądzę, by voodoo mogło być religią. Mam złe przeczucia, gdy tylko o tym słyszę. Wszyscy robią, co chcą, czemu więc oni nie mogą? Nikt nie zaprzecza, że voodoo to religia mogąca szokować. Jej wyznawcy poszukują bezpośredniego kontaktu z czczonymi przez siebie duchami. Rytualne transy i ofiary ze zwierząt spychają voodoo na margines. Jest coś, co łączy voodoo, wampiry i czarownice. Być może te trzy rzeczy zawdzięczają swoje istnienie jednemu – ludzkiej wyobraźni. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Marcin Weipert. Czytał Jacek Sobieszczański.